W tym filmie na jednym przykładzie, na przykładzie tej macierzy, którą tutaj wcześniej napisałem, przypomnimy sobie znaczenie takich pojęć jak jądro macierzy, obraz macierzy, co to jest podprzestrzeń rozmięta na wektorach, co to, co to jest liniowa niezależność, jak się rozwiązuje układ równań i tak No i wszystko to przećwiczymy sobie na, na tym jednym przykładzie. Znajdziemy jądro i obraz tej macierzy. No dobrze, no to zacznijmy może od definicji, od przypomnienia definicji. To jest obraz macierzy. Obraz macierzy, jak wiemy, to jest podprzestrzeń, Rozpięta na wektorach kolumnowych, na kolumnach tej macierzy. Ta macierz ma cztery kolumny. Możemy zinterpretować te kolumny jako takie wektory, i wtedy podprzestrzeń rozpięta na tych wektorach, na tych kolumnach tej macierzy, to jest z definicji obraz tej macierzy. A podprzestrzeń pod przestrzeń rozpięta to inaczej. Zbiór wszystkich kombinacji liniowych tych wektorów. Czyli jak weźmiemy wszystkie możliwe kombinacje liniowe tych czterech wektorów, to to będzie pewna podprzestrzeń, i ta podprzestrzeń to jest obraz tej macierzy. No dobrze, no to ktoś mógł powiedzieć, że już rozwiązałem część zadania, bo napisałem, że, że obraz tej macierzy to jest taka podprzestrzeń. No tylko, że tutaj tak naprawdę niewiele informacji nam to, to dostarcza. dlatego, na, że na przykład nie wiemy, jaki jest wymiar tej podprzestrzeni. Nie wiemy, jaka jest minimalna liczba wektorów potrzebnych, żeby rozpinały tę podprzestrzeń. Tutaj mamy cztery, ale możliwe, że one nie są liniowo niezależne i wtedy może się okazać, że możemy któreś z nich pominąć i te pozostałe będą rozpinały tę samą podprzestrzeń. No jak to sprawdzić? No to zaraz się przekonamy, zaraz do tego wrócimy, ale najpierw jeszcze przypomnijmy sobie, co to jest jądro macierzy. Jądro macierzy A to jest zbiór tych wektorów, w tym wypadku wektorów należących do R4, dlatego że ta macierz ma cztery kolumny, czyli można ją mnożyć... Przez wektor, który ma cztery składowe. No, jeżeli pomnożymy tę macierz przez wektor i dostaniemy 0, to zbiór wszystkich takich wektorów, no to jest z definicji jądro tej macierzy, i to jest pewna podprzestrzeń również. No to zanim wrócimy do, do zastanawiania się nad tym, jaki jest obraz tej macierzy dokładniej, to może znajdźmy jądro. No i żeby znaleźć jądro, no to wiemy, że wystarczy, czyli znaczy jest wiele sposobów, no ale najwygodniej jest. Tę macierz sprowadzić do postaci schodkowej zredukowanej. Czyli przeprowadzając operację na wierszach macierzy, sprowadzić ją do postaci schodkowej zredukowanej. Czyli przeprowadzamy redukcję wierszową. Dlatego tutaj piszę literkę W, że będę teraz pisał macierz, która jest wierszowo równoważna. No to sprowadźmy ją do postaci zredukowanej. No w pierwszym kroku, powiedzmy, że to będzie mój element wiodący. Chcę wyzerować ten element i ten element. Czyli będę dodawał wielokrotności pierwszego wiersza do pozostałych wierszy, a pierwszy wiersz przepiszę bez zmian. Tak jak to się zawsze robi. Tak jak to już pokazywałem w wielu filmach. No dobrze, żeby tutaj, żeby tutaj mieć 0, no to muszę od drugiego wiersza odjąć dwa razy wiersz pierwszy, no i to zrobię. Czyli tutaj miał 0, potem będę miał 1 odjąć 2 to będzie minus 1, 4 odjąć 2 to będzie 2, 3 odjąć 2 to będzie 1. No, i teraz, żeby tutaj dostać 0, no to muszę od trzeciego wiersza odjąć 3 razy wiersz pierwszy, i wtedy tutaj dostanę oczywiście 0. Tutaj będę miał 4 odjąć 3 to będzie 1. 1 odjąć 3 to jest minus 2. A tutaj mam co tutaj mam? 2 odjąć 3 to będzie minus 1. Dobrze. No i widać, tutaj mamy już Jedną kolumnę, taką, w której jest tylko jeden niezerowy element, więc to jest element wiodący pierwszy znaleziony to jest ta jedynka. No i teraz dalej będę redukował. Teraz chcę tutaj wyzerować te dwa elementy, tak, żeby tutaj mieć element wiodący. Potem jeszcze zrobimy tak, żeby tutaj nie było minus jeden, tylko jeden, ale to w następnym kroku. Czyli teraz tak, przepisuję bez zmian ten środkowy wiersz i będę teraz jego wielokrotności dodawał do wiersza pierwszego i trzeciego. Aby tutaj dostać 0, no to muszę po prostu dodać do pierwszego wiersza wiersz drugi i wtedy tutaj się nic nie zmieni, bo dodaję 0. Tutaj będę miał 1 odjąć 1 to jest 0. 1 dodać 2 to będzie 3. 1 dodać 1 to będzie 2. No i tutaj do trzeciego też muszę po prostu dodać wiersz drugi i będę miał 0, 0, 2 odjąć 2 to będzie 0. 1 odjąć 1 to będzie 0. No i znowu. Udało mi się tutaj zredukować, tylko chciałem tutaj mieć nie minus jedynkę, a jedynkę, no ale to mogę po prostu pomnożyć ten wiersz przez liczbę. Przez minus jeden. Wtedy tutaj się zmienią wszystkie znaki. Minus dwa, minus jeden, a ja tutaj mam 0, 0, 0, 0. Dobrze. No więc mam macierz wierszowo równoważną to mojej macierzy wyjściowej A. Powiedzmy, że oznaczę ją, że to będzie jakieś A z walką. No i tutaj mam te elementy wiodące. To jest ta jedynka jest jedynym elementem niezerowym w swojej kolumnie, wszędzie poza tą jedynką w tej kolumnie są zera. Ta jedynka też jest jedynym niezerowym elementem w swojej kolumnie. No i nie mamy i w każdym wierszu mamy taki element wiodący, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie, poza tym ostatnim wierszem, który jest całkowicie złożony z samych zer. No więc mamy albo wiersze zerowe, albo takie wiersze, w których na początku mamy element wiodący. No i to jest macierz schodkowa zredukowana. No i teraz przypomnijmy sobie, że jądro macierzy tej A jest dokładnie tym samym, co jądro tej macierzy zredukowanej. Operacje na wierszach nie zmieniają jądra macierzy, z tego tutaj korzystamy. A jądro tej macierzy zredukowanej bardzo łatwo jest znaleźć, dlatego że łatwo jest rozwiązać układ równań, który temu odpowiada, taki układ równań, jak tutaj mamy. Powiedzmy, że pomnożę tutaj tę macierz z prawej strony przez taki wektor x, który ma właśnie 4 składowe x1, x2, x3, x4. No i jak pomnożę to, to jakie równania dostanę? Jak pomnożę pierwszy wiersz przez, przez ten wektor, tutaj to napiszę, to będę miał 1 razy x1 dodać 0 razy x2, dodać 3 razy x3, dodać 2 razy x4 i po prawej stronie mamy 0. Bo to szukamy takiego, rozwiąza takiego rozwiązania układu równań, gdzie mamy 0 po prawej stronie. Dlatego tutaj nie pisałem rozszerzonej macierzy tego układu równań, dlatego że wtedy po prawej stronie miałbym, miałbym same zera, a operacje na zerach, mnożenie zer i dodawanie 0 do siebie zawsze dają 0, więc po prostu nie musimy tych zer pisać. Wiemy, że po prawej stronie zawsze będzie 0. Jakie operacje byśmy nie wykonywali na, na tych równaniach. No i drugie równanie będzie takie. 0 razy x1, bo teraz mnożę przez drugi wiersz, dodać 1 razy x2, do odjąć 2 razy x3 i odjąć 1 razy x4 równa się 0. No i teraz właśnie dlatego, że w każdym wierszu jest ten element wiodący, czyli taki, który jest jedynym niezerowym w swojej kolumnie, to dzięki temu wiem, że ponieważ w pierwszej kolumnie to jest element wiodący i on występuje tylko w pierwszym wierszu, to wiem, że zmienna x1 występuje tylko w pierwszym równaniu. Dzięki temu, że tutaj jest 1, to wiem, że zmienna x2 występuje tylko w drugim równaniu, ponieważ współczynniki przy x2 we wszystkich innych równaniach są 0. Tak samo tutaj współczynniki przy x1 we wszystkich innych równaniach oprócz pierwszego są równe 0. Trzeciego równania nie pisałem, może tutaj jeszcze taka uwaga, bo tutaj mamy same 0 po lewej stronie i 0 po prawej stronie. Czyli gdybym napisał to, miałbym wtedy 0 po lewej równa się 0 po prawej. Takie trywialne równanie 0 równa się 0, które niczego nie wnosi. Widzimy, że tutaj dzięki tej redukcji. Okazało się, że tak naprawdę to jądro jest opisane tylko przez dwa równania. Dwa liniowo niezależne równania są tutaj tak naprawdę, mimo że na początku wydawało się, że, że mogą być trzy, bo macierz miała trzy wiersze. No dobrze, no to mogę napisać rozwiązanie tego układu równań tutaj. No Wyznaczyć zmienne x1, x2 za pomocą dwóch pozostałych. Wtedy te dwie pozostałe, x3, x4, mogą mieć zupełnie dowolne wartości. Czyli x1 z pierwszego równania to będzie minus 3 x 3 odjąć 2x4 a x2 będzie równe będzie równe 2x3 dodać x4. No więc teraz mogę napisać w postaci wektorowej x1, x2 x3, x4 rozwiązanie tego, tego równania. No i tutaj będzie tak x3 razy jakiś wektor i dodać x4 razy jakiś wektor. A co tutaj muszę wpisać, żeby to się, to się zgadzało? No x1 to jest minus 3x3 odjąć 2x4. Czyli tutaj muszę wpisać minus 3, to mi pomnoży x3. Minus 2 to pomnoży x4. x2 to jest 2 razy x3 dodać 1 razy x4. Czyli tutaj mam jedynkę. Teraz x3 x3 to jest po prostu x3, czyli to jest 1 razy x3 dodać 0 razy x4. A x4 to jest po prostu x4, czyli to, czyli to jest 0 razy x3 dodać 1 razy x4. Czyli widzimy, że wektor x, który należy do jądra, to jest ten mój wektor x, w tej macierzy, to, to, to należy do jądra wtedy i tylko wtedy, gdy jest kombinacją liniową takich dwóch wektorów. Bo x3 i x4 są zupełnie dowolne x3, x4 są zupełnie dowolne, są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jak już wybierzemy ich wartości, to wtedy wartości zmiennych x1, x2 są jednoznacznie wyznaczone. No i to jest uwzględnione w, tych, w tym przedstawieniu tego rozwiązania. Po prostu ja to rozwiązanie przedstawiłem w takiej postaci. Czyli widzimy, że dowolny wektor z jądra jest kombinacją liniową takich dwóch wektorów. Czyli ja mogę napisać teraz, że jądro tej macierzy A to jest to samo, co on do tej macierzy zredukowanej. To jest podprzestrzeń rozpięta na dwóch wektorach minus 3, 2, 1, 0. I ten drugi wektor to jest minus 2, 1, 0, 1. No i teraz te dwa wektory są liniowo niezależne. To widać tutaj, dlatego że tutaj mamy 1, 0, 0, 1. Jakąkolwiek kombinację liniową tych wektorów weźmiemy, to jeżeli ona będzie musiała, chciała być równa 0, no to współczynnik przy tej współrzędnej musi być 0, bo tutaj mamy 0, i współczynnik przy tej współrzędnej musi być 0, czyli widzimy, że te wektory są na pewno liniowo niezależne. Czyli widzimy, że jądro tej macierzy jest pewną dwuwymiarową podprzestrzenią w przestrzeni R4. No dobrze, to znaleźliśmy jądro tej macierzy, przedstawiliśmy w takiej postaci. Znaleźliśmy bazę jądra. Bazę, czyli układ liniowo niezależny i rozpinający tę. Pod przestrzeń. No to teraz wróćmy do naszego obrazu macierzy. Może jakoś skorzystamy z tej informacji, którą mamy dzięki temu, że znaleźliśmy jądro, żeby powiedzieć coś na temat obrazu tej macierzy. Pomyślmy. Przypomnijmy sobie, że w jednym z poprzednich filmów ja pokazałem w ogólności, że. Kolumny macierzy są liniowo niezależne, tworzą układ liniowo niezależny wtedy i tylko wtedy, gdy jądro macierzy jest trywialne, kiedy jądro składa się tylko i wyłącznie z wektora zerowego. A tutaj tak nie jest. Tutaj jądro macierzy nie składa się tylko z wektora zerowego, jest dużo większe. Jest całą dwuwymiarową podprzestrzenią. Czyli wynika z tego, że na pewno te wektory, które te wektory, które są kolumnami tej macierzy, nie są liniowo niezależne, bo gdyby były liniowo niezależne, to jądro wtedy byłoby złożone tylko z wektora zerowego. Czyli ja może to napiszę, czyli wiemy na pewno, że że ponieważ jądro tej macierzy nie jest złożone tylko z wektora zerowego, a nie jest, to z tego wynika, że kolumny że kolumny macierzy Są liniowo zależne. Są liniowo zależne. Czyli na pewno jest tak, że nie wszystkie te kolumny są potrzebne, żeby, żeby opisać jądro tej macierzy. Jest tak, że można część z nich, które jest z nich pominąć i przedstawić tę przestrzeń w prostszej postaci, jako przestrzeń rozpiętą na mniejszej liczbie wektorów. Czyli tak naprawdę wymiar tej przestrzeni nie jest 4. Zresztą już od razu, jakbyśmy tutaj popatrzyli, może ktoś już od razu na samym początku zauważył, jak mamy cztery wektory w przestrzeni trójwymiarowej, no to wiadomo, że one nie mogą być niewo niezależne bo nie może być czterech liniowo-niezależnych wektorów w trójwymiarowej przestrzeni. Co najwyżej trzy mogą być liniowo-niezależne w trójwymiarowej przestrzeni. No ale teraz widzimy, że, że również z tego faktu, że jądro jest różne od zera, jest, jest nietrywialne, no to z tego wynika, że kolumny tej, ma tej macierzy są zależne. Więc nawet gdyby ktoś wcześniej tego nie zauważył, no to teraz już wiadomo, że tak jest. No dobrze, ale może teraz dzięki temu, że wiemy już, jakie jest jądro tej macierzy, uda nam się wykorzystać tę informację do tego, żeby znaleźć taki minimalny układ rozpinający obraz tej macierzy. Czyli minimalną liczbę wektorów, znaleźć ile ich jest i które, takie żeby rozpięły nam ten obraz. No i to nam się uda zrobić. Przypomnijmy sobie, co to znaczy pomnożyć macierz przez wektor. Jak mnożymy macierz przez wektor, no to wiemy, że pierwsza kolumna mnoży się przez pierwszą współrzędną wektora, druga kolumna mnoży się przez drugą współrzędną wektora, trzecia kolumna przez trzecią współrzędną wektora, a czwarta kolumna przez czwartą współrzędną wektora i potem to się dodaje. No więc teraz skorzystamy z tego, że wiemy jakie wektory rozpinają jądro, żeby napisać takie kombinacje liniowe tych wektorów, które dają 0. Po prostu możemy wziąć te współczynniki, które tutaj mamy. I wiemy, że one dadzą 0, czyli powiedzmy, że chcę teraz znaleźć, już będę musiał te przepisać, chyba te kolumny, czyli chcę znaleźć taką kombinację liniową x1 razy 1, 2, 3, dodać x2 razy 1, 1, 4, dodać 1, dodać x3 razy 1, 4, 1 i dodać x4 razy wektor 1, 3, 2. Przepisałem te kolumny i teraz szukam takich kombinacji liniowych, które dają 0, dzięki czemu być może uda mi się przedstawić któryś z tych wektorów jako kombinację liniową pozostałych. No właśnie, ale tutaj mamy, mamy to rozwiązanie na x1 i x2. Tak, żeby ta kombinacja liniowa dała 0, bo, bo po prostu wiemy, że jak pomnożymy przez zmienne od, spełniające ten układ równań, no to dostaniemy 0. Czyli powiedzmy, że chcę ten ostatni wektor przedstawić jako kombinację liniową trzech pozostałych, czyli chcę mieć x4 równe 1, albo na powiedzmy minus 1, najlepiej minus 1, i wtedy, jak tutaj będzie minus 1, to przeniosę to na drugą stronę i będę miał przedstawienie tego wektora jako, jako kombinację liniową pozostałych. A tak mogę zrobić, dlatego że tutaj w tym układzie równań x4 wybrałem jako zmienną swobodną, zmienną wolną. Czyli mogę wziąć, Dowolną wartość przybrać, przy, przyjąć jako x4 i wtedy x1 i x2 sobie obliczę. No to powiedzmy, że tutaj masz x3 też mogę wybrać dowolnie, no to wezmę sobie x3 równe 0. Dowolnie mogę wybrać, czyli wybieram x4 równe minus 1, x3 równe 0, i wtedy co? Wtedy x2 obliczę z tego równania, no to widzę, że to będzie 0. Dodać X4, czy x2 musi być minus 1, a X1 z pierwszego równania obliczę. Tutaj mamy 0, x4 jest na minus 1, czyli tutaj mam 2. Czyli x1 ma się równać 2 wtedy. I wtedy taka kombinacja liniowa, ja może nie będę już cały, całości tutaj przepisywał, tylko po prostu wstawię te wartości. Czyli jak tutaj będzie 2, tutaj będzie minus 1, tutaj będzie 0, a tutaj będzie minus 1, no to będę miał takie przedstawienie, że ten wektor 1, 3, 2 jest równy, to przeniosłem na drugą stronę, no to po, po tej pierwszej stronie mam dwa razy 1, 2, 3 dodać minus 1, czyli odjąć wektor 1, 1, 4. Czyli widzimy, że udało mi się ten, tę czwartą kolumnę mojej macierzy. To jest ta kolumna, powiedzmy, wektor V4, czwarta kolumna macierzy, przedstawić jako kombinację liniową pierwszej kolumny i drugiej kolumny. Czyli widzimy, że tutaj mogę pominąć ten ostatni wektor, ponieważ on jest kombinacją liniową pozostałych wektorów. Czyli jak go pominę tutaj, to podprzesni rozmięta na tych pozostałych wektorach będzie taka sama. Dlatego, że ten wektor niczego nowego nie wnosi, bo on już jest kombinacją liniową tych pozostałych. No dobrze, ale tutaj możemy jeszcze jeden wektor w ten sposób pominąć, dlatego że zauważmy, że jeżeli wybiorę teraz sobie jako. Jako x3 wybiorę sobie minus 1, a jako x4 wybiorę sobie 0, no to wtedy przedstawię ten wektor jako ten trzeci, jako kombinację liniową dwóch pierwszych. Bo mogę w wspólne x1, x2 z tych równań. x1 musi być wtedy równe ile? No, x3 jest minus 1, czyli będzie 3. Dodać 0, czyli x1 będzie równe 3, a x2 będzie równe 2 razy x3, czyli będzie minus 2 dodać 0. No i taka kombinacja liniowa, może weźmy jeszcze inny kolor, taka kombinacja liniowa, czyli ten wektor tutaj tym razem 1, 4, 1, ten trzeci, trzeci wektor, 1, 4, 1, jest taką kombinacją liniową. x1 jest 1, 3 razy pierwszy wektor, 1, 2, 3, dodać, nie, to jest minus 2, odjąć 2 razy ten wektor, 1, 1, 4. Zresztą możemy sprawdzić, czy to się zgadza. 3 razy 1 odjąć 2 to jest 1. 3 razy 2 to jest 6. Odjąć 2 to jest 4. 3 razy 3 to jest 9. Odjąć 8 to jest 1. Zgadzać. Tutaj też możesz sprawdzić, że to się na pewno zgadza. No i wtedy widzimy, że ten to był ten wektor V3, który znowu przedstawiliśmy jako kombinację liniową wektora V1 i V2. Czyli widzimy, że również tutaj w tym obrazie możemy zrezygnować z tego trzeciego wektora, ponieważ on jest kombinacją liniową pierwszego i drugiego. Ten czwarty też był kombinacją liniową pierwszego i drugiego. I to nam się udało znaleźć, tę kombinację liniową, te, te obie kombinacje liniowe, właśnie dlatego, że znali, znaliśmy jądro macierzy i skorzystaliśmy właśnie dokładnie z tego. Ponieważ tutaj. Pierwszej i drugiej kolumnie mieliśmy te elementy wiodące, a trzecia i czwarta kolumna odpowiadały tym zmiennym swobodnym, no to widzimy, że te wektory, które te kolumny, które odpowiadają tym zmiennym swobodnym, mogliśmy tutaj wyeliminować. Dokładnie tyle wektorów mogliśmy tutaj wyeliminować, ile było tych kolumn odpowiadających zmiennym swobodnym, a zostało tutaj tyle kolumn, ile było tych elementów wiodących, czyli tych jedynek tutaj. Jedynych, jedynych niezerowych w swojej kolumnie. Czyli obraz tej macierzy jest rozpięty na takich dwóch wektorach. To już wiemy na pewno. Te wektory tutaj są napisane: to jest, to jest ten pierwszy, to jest ten drugi. Czyli nie muszę sobie przewijać tam do góry. 1, 2, 3 i 1, 1, 4. No i teraz można się zastanowić, czy te dwa wektory są liniowo niezależne. No to zastanówmy się tutaj. Co to znaczy, że te dwa wektory byłyby liniowo zależne? To by oznaczało, że istniałaby kombinacja liniowa tych dwóch wektorów, która dawałaby 0, albo inaczej jeden z nich można było przedstawić jako kombinację liniową tego drugiego. A co to jest kombinacja liniowa jednego wektora? To jest po prostu ten wektor pomnożony przez liczbę, czyli dwa wektory są liniowo zależne wtedy, kiedy są do siebie proporcjonalne. Czyli na przykład możemy spróbować sprawdzić, czy jak pomnożę ten wektor powiedzmy pierwszy przez jakąś stałą c to czy mogę dostać ten drugi wektor? Zastanówmy się. No tutaj po lewej stronie jak pomnożę, no to będę miał tutaj c razy 1, to jest c, a tutaj musi być 1. Tu jak pomnożę c razy 2, no to mam 2c, a tutaj mam też 1. Tutaj jak pomnożę, to mam 3 razy c, a tutaj mam 4. Widzimy, że te równania nie mogą być jednocześnie spełnione. Bo albo C jest równe 1, z drugiego wynika, że C jest równe 1 2, z trzeciego, że C jest równe 4 3. Czyli widzimy, że te różnice są sprzeczne, czyli te wektory po prostu nie są do siebie proporcjonalne. A skoro nie są do siebie proporcjonalne dwa wektory, to znaczy, że są liniowo niezależne. Czyli widzimy, że te dwa wektory są liniowo niezależne i rozpinają obraz naszej macierzy. Czyli one stanowią bazę obrazu macierzy, bo rozpinają tę podprzestrzeń i są liniowo niezależne. No więc widzimy na przykład, że. Ta podprzestrzeń to będzie pewna dwuwymiarowa płaszczyzna. I to jest pewna podprzestrzeń w trójwymiarowej przestrzeni R3, bo te wektory mają trzy składowe. W następnym filmie jeszcze przyjrzymy się bliżej tej podprzestrzeni. Pokażę, jak można ją sobie jakoś lepiej zwizualizować. I jeszcze więcej sobie porozmawiamy o, o obrazie tej macierzy. Jak można obraz tej macierzy opisać jeszcze inaczej. Ale to już zrobię w następnym filmie. No ale może jeszcze tutaj podsumuję na koniec, bo, du bo dużo się działo tutaj w tym filmie. Czyli chcieliśmy znaleźć jądro i obraz macierzy. Zas zaczęliśmy od wypisania definicji obrazu, że to jest podprzestrzeń rozpięta na kolumnach. Na czterech kolumnach. Ale nie wiedzieliśmy, ile tych kolumn tak naprawdę wystarczy, żeby, żeby opisać ten obraz. Jaka jest minimalna liczba tych wektorów, na których ten obraz jest rozpięty. No i przekonaliśmy się o tym, ile tych kolumn tutaj możemy skreślić. Po tym, jak znaleźliśmy jądro tej macierzy. Jądro znaleźliśmy sprowadzając tę macierz do postaci schodkowej, zredukowanej. I okazało się, że jądro jest rozpięte na dwóch wektorach, jest dwuwymiarowe. No i właśnie tego, że jądro było dwuwymiarowe, to mogliśmy tutaj dwa spośród tych wektorów wykreślić. Gdybyśmy mieli jądro trójwymiarowe, to moglibyśmy tutaj trzy wektory wykreślić. Gdyby jądro, się, gdyby jądro było rozpięte tylko na jednym wektorze, to tutaj byśmy wykreślili tylko jeden z nich. To jest taka ogólna zasada, że im, im więcej wymiarowe jest jądro macierzy, tym mniej wymiarowy jest obraz i na odwrót. No i tutaj właśnie dzięki temu, że były dwa wektory. Które rozpinały jądro, dwa liniowo niezależne. No to tutaj mogliśmy dwóch z tych wektorów się pozbyć i okazało się, że obraz również jest dwuwymiarowy. Jest rozpięty na tych dwóch pierwszych wektorach, które jak sprawdziliśmy są liniowo niezależne. Więc tutaj mamy bazę jądra znalezioną, tutaj na końcu mamy bazę obrazu. Jak opisać ten obraz jeszcze inaczej, to tak jak mówiłem, opowiem w następnym filmie.